Proszę Państwa, teraz przechodzimy do najważniejszego chyba z tych pytań. Jak? Jak to się robi? Otóż jako pierwszy w Polsce badania na tym, jak wpływać na otoczenie, prowadził pan docent Kosecki w sposób metacybernetyczny. Zebrał swoje doświadczenia, opublikował w książce Tajniki manipulacji, która później została w znacznej części przetworzona przez biskupa Adama Lepę, a później w innych publikacjach powoływano się na tym, z tym, że bardzo śmiesznie było, że w pierwszej publikacji autorzy się powoływali na Koseckiego i pisali zgodnie tam z cybernetyka społeczna z Kosecki, a w drugiej już zgodnie z moim poprzednim dziełem i tak dalej, i tak dalej. No, dla mnie to było śmieszne, natomiast dla pana docenta było to po prostu nieuczciwe. Dla mnie to tylko śmieszne, no bo goś się chciał popisać własnym, a nie to, że cytuję Koseckiego. I tam pan docent napisał, w jaki sposób się manipuluje społeczeństwem, jakie są zasady, jakie są sposoby, jakie są cechy. No, myślę, że tę część wywodu, jeżeli go ładnie poprosimy, to poprowadzi już on. Lepiej się na tym zna niż ja. W każdym razie, co trzeba tutaj z innych źródeł wywnioskować? Po pierwsze, jak już mamy tą wyrobioną markę, to wyrobiony produkt, nie, ten markowy, to jak rozszerzamy markę. Jesteśmy znakomitym na przykład profesorem od przeróbki węgla i rozszerzamy swoją markę na działalność Komisji Europejskiej. Tak zrobił profesor Adam Gierek, który w dziedzinie przeróbki węgla jest autorytetem i to jego metody są do tej pory stosowane. Oczywiście zna się na węglu, a przede wszystkim wie, co to jest dwutlenek węgla i jak on działa na atmosferę. Byłem u niego z moją klasą maturalną w Brukseli w roku 2010. Akurat była taka okazja, że królowa holenderska zaprosiła wszystkie klasy maturalne na uroczystość swojego jubileuszu. No i po drodze do Amsterdamu wstąpiliśmy do Brukseli. Profesor nas przyjął, pogadaliśmy. No i facet mówi, że no fajnie jest, tylko że w jego komisji na 32 osoby, to 3 osoby wiedzą, co to jest dwutlenek węgla. Reszta nie. No dlaczego? No rozszerzają, proszę Państwa, swoją markę. Jedni są tam prawnikami, drudzy są nauczycielami, jeszcze inżynierowie, ale nie chemicy. Uważają, że skoro jestem dobrym nauczycielem, to ja wiem, co to jest dwutlenek węgla. Tymczasem wszyscy są sterowani, ale z zewnątrz. No i powstały skutki te rozszerzenia marki niezbyt, proszę Państwa, takie jakby moim zdaniem powiem. W każdym razie, co się wtedy dzieje? Na przykład Disney robił filmy. No teraz robi akwaparki, lunaparki, jakieś tam inne parki rozrywki. On stwierdził, że filmy to jest rozrywka. Więcej, no Wódka Bols, więc wiceprezes Wódki Bols stwierdził, że wódka w zasadzie służy do rozweselania ludzi. W związku z tym będą festiwale Wódki Bols, będą jachty Wódki Bols, będą wyścigi jachtowe, które oczywiście reklamują tę akurat markę, skądinąd całkiem przyzwoita, nigdy mnie nie otrząsało. Może oczywiście Państwo tego nie kosztowali. W zasadzie nie zachęca, bo są lepsze marki, a też... Ale jedna z najczęściej podrabianych w Polsce. Abstynencja wcale nie jest szkodliwa dla zdrowia, tak? Przeciwnie. Bez tego nie się jest. Można po prostu obyć. Tyle, że czasami ludziom się wydaje, że bez tego jednak już nie idzie. Ale to tylko jest, proszę Państwa, złudzenie. To rozszerzenie marki jest bardzo, bardzo skuteczne. Są na przykład, nie wiem, była biżuteria marki Kruk. Teraz słyszę, są zegarki marki Kruk. No, zegarki prawie, że biżuteria, bo też się nosi na ręce. No i mają to być jakieś tam fantastyczne
wyroby. Jeżeli w jakiejś tam dziedzinie jesteście autorytetem, to możecie rozszerzać swoją działalność na też inną działalność. I te, do tego służy, proszę Państwa, tak zwana opowieść. Opowieść o marce. No i wszyscy politycy snują właśnie opowieść, jak to oni walczyli, jak to mieli pod górkę. Im kto więcej ma lat, tym bardziej mówi, jak to miał pod górkę. No ja też już mam swoje lata, opowiadam, że gdyby nie wiem co, to bym był hoho, ale teraz mnie tam przycięli, w związku z tym nie jestem tak hoho, jakbym kiedyś mógł być, ale mimo to ciągle jeszcze jestem dobry. Te opowieści o marce są bardzo istotne w propagowaniu. Jest, ten bodziec jest, opowieści są przyjmowane szeroko. Barack Obama, biedny chłopiec z Chicago, jego matka pojechała go urodzić na Hawaje, żeby tam pod jurysdykcją amerykańską, ale w innym stanie mógł zostać obywatelem amerykańskim, bo jakby był tam, gdzie rzeczywiście ona mieszkała, to by nie miał tego obywatelstwa, bo jego ojciec nie był obywatelem amerykańskim. Podobno niektóre strony są tak właśnie rasistowskie, że jeżeli ojciec jest, pochodzi z innego kraju niż Ameryka, nie ma obywatelstwa, to dziecko nie jest Amerykaninem. Nie wiem, czy tak jest, czy nie. W każdym razie story jest, prawda? Nie wiadomo, czy się w ogóle na Hawajach urodził. No, wie pan, to omówimy sobie, jak przeciwdziałać tym opowieściom, że oczywiście są tak, że to jest w ogóle pośródek przyniesiony w Bali i tak dalej, i tak dalej. I o to chodzi. Chodzi o to, jak oddziaływać na otoczenie. Story, no porywa z sytuacji słuchacza. No bo ja też jestem wątłym chłopcem z Chicago, prawda, czy lewoskrzydłowym w drużynie, prawda, jak Marek pod Siuszkatą. Ale ja mogę się wybić. Ta barka porywa, pokazuje, że przeszkody są do przezwyciężenia. Że jeżeli założysz buty marki tam, nie wiem, CCC, to w tych butach skoczysz dalej niż w innych butach. Buty marki Puma robią z ciebie kangura. Coś. Każda marka tworzy swoją legendę i każdy z Państwa też ma swoją legendę i bardzo proszę, żebyście tą legendę prezentowali, że ja tutaj jestem nie dlatego, że przypadkowo zobaczyłem drzwi otwarte, tylko dlatego, że no, do tego celu dążyłem. Jestem tutaj na spotkaniu wybitnych umysłów, ponieważ długo i wytrwale do tego dążyłem. I tak właśnie jest. To nie jest wcale, to co ja mówię, to nie jest wcale jakiś tam humbug. Każdy z Państwa, żeby tutaj się dostać, musiał przezwyciężyć określone trudności. No ja na przykład drobną trudność 350 km. Więc takiego specjalnego w dzisiejszych czasach, jak się ma samochód, który jeździ. To jest już moja historia. To jest sposób, jak ja się prezentuję. Ja się starałem. Jeżeli ktoś się nie stara, no przyszło mi to łatwo. No to łatwo Ci przyszło, to łatwo Ci pójdzie, nie? Tak mi przyszło, bo ja jestem królem. Bo jestem synem króla, to w związku z tym jestem, no to teraz my Ci pokażemy, że synem króla to jesteś, ale Ty się na to stanowisko nie nadajesz. I bunty przeciwko królowi, bo nie ma tego story się chyba mówi, tej opowieści. W związku z tym królewicz ruszał na wyprawy, żeby tam przywieźć głowę smoka. O jak przywieźć głowę, no to ten się chłopak nadaje, bez marka, to jest to. To on oddziaływuje na wyobraźnię, no to my też możemy iść tam gdzieś i coś zrobić. Ale jak urzędnik jest skromny i awansuje, no to tego story nie ma. No, co prawda w cywilizacji bizantyjskiej to story jest ukryte, żeby dostać awans, to on musiał no, wykazać się czymś. Przede wszystkim posłuszeństwem. Ja akurat się nie wykazywałem, to nie awansowałem. W każdym razie chwytać w lot wszystkie pomysły szefa i je realizować. To story również zależy od cywilizacji. Jeżeli jest cywilizacja religijna, to story jest takie, że ja stosując się do zasad religijnych, poszcząc, prawda, czy też odmawiając modlitwy,
czy też, nie wiem, przestrzegając zasad swojej religii, no, doszedłem właśnie do tych wyników. Jeżeli jest cywilizacja arabska, no to ja, stosując się do zasad, ale znajdując tam jakieś luki, wykorzystałem te luki, ja nie powiem jakie, ale wykorzystałem je po to właśnie, żeby się tu dostać. Pojechałem jednokierunkowo pod prąd, to będę się... W każdym razie, proszę Państwa, trzeba to story mieć, żeby swoją markę sprzedawać. No i pan Korwin-Mikke to ma takie story, że naprawdę zarabiał wręcz bryża, prawda, bo no to prawda, rzeczywiście tam miały kłopoty. Co mu proponowali w urzędzie pracy, to jest praca magazyniera. No dajcie spokój dla inżyniera. Praca magazyniera, no to nie jest to, co powinno być. Nie o to chodzi. Chodzi o to story. To rzeczywiście to jest story pojmujące. My też tak chcemy. My chcemy dojść przez per aspera ad astra, nie? Przez trudy do gwiazd. Takie jest łacińskie, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, chyba tak, przysłowie. To musimy tą opowieść tutaj w tym swoim oddziaływaniu mówić. Jak mówimy do kobiety, którą chcemy poślubić, to tak, ja się staram, ja tutaj zdałem egzaminy, ja jestem na studiach, ale moje egzaminy, no tam się zda, ja tu będę, ja ci stworzę tam jakiś, tak jak w starożytnym Rzymie. Kobieta naprawdę niewiele chce, no domek, żeby miała, tak jak w starożytnym Rzymie, żeby miała własny pokój i klucz od skarbczyka, jak będzie miała jeszcze służącą, to już naprawdę będzie bardzo dobrze. No i starożytni Rzymianie rozwiązali swój konflikt bardzo prosto. Najpierw sobie zbudowali domy, żeby mieć tam pomieszczenie dla swojej kobiety. No nikt, bo to były takie łotry i taką mieli złą story, że nikt się z niej nie chciał kolegować. No ale było święto, Saturnalia zdaje się to nazywało. W każdym razie święto przesilenia zimowego. Wszyscy się cieszyli, że nadchodzi wiosna i odpieczętowywało się wtedy dzbanie. No zaprosili kolegów z sąsiedniej wioski, ci przyszli z żonami i dziećmi, jak się kopili, no to ci, prawda, Sabinki, tamci byli z plemienia Sabinów, zabrali, do tych właśnie pokoików sprowadzili. No i co się okazało? Połowa Sabinek została. A te, które zostały, stworzyły nową stolę. Że to nie jest tak, że to są najgorsze łotry na świecie. Chłopcy mieli pod górkę, musieli tam paru ludzi pozabijać, ale teraz oni są gospodarze, to oni mają dom. W tym domu jest pokój gnicę, tak się nazywało po grecku, pokój dla kobiet. Ja nie muszę spać z tym chrapiącym facetem, tylko sobie śpię sama. A jakbym chciała się z nim troszeczkę popieścić, to jest specjalny pokój do pieszczo. To jest skarb czy gatu, a klucz tu. Proszę bardzo, tak? Wszystko wspólne. No, to się zrobiło zupełnie inne story. Kobiety nie miały w Rzymie żadnych praw, ale miały klucz od skarbczyka. To było story. Wszystkie chciały być Rzymiankami, wszystkie chciały wychodzić za Rzymian, bo miały wpływ na rzeczywistość. Nie musiały być tam wybierane. To jest to samo, co kobiety amerykańskie. Kobiety amerykańskie dysponują 80% kapitału w Ameryce. No głównie dlatego, że wdowy przeżywają swoich mężczyzn, swoich byłych mężów. W każdym razie w story jest takie, że proszę bardzo, wyjdziesz za Amerykanina, to będziesz bogata, to się stara. Drobne niedogodności tam, to się załatwi. W każdym razie, proszę Państwa, to story, ta opowieść jest bardzo istotna. Jestem tak jak wy, tu jesteście członkiem, ale wybitnego stowarzyszenia. Stowarzyszenie partii, ale to jest jedyne na świecie. Takiego drugiego nie ma. To się nie przyjmuje z ulicy, tylko żeby się tutaj dostać, trzeba być zaproszeniem. Najpierw potem być, nie wiem, jak się ten fuksem, później się tam awansuje i tak dalej. Ja należę do jeszcze bardziej ekskluzywnego stowarzyszenia. Absolwentów 11 liceum Traugutta. Członków było 29, żyje tylko 14. Liczba członków się zmniejsza, nie będzie więcej. Bardzo ekskluzywny. Oczywiście to jest moje story, że nasza klasa
ma osiągnięcie. Nasi koledzy, jeden był tam pułkownikiem, no, pułkownik Stachura był na przykład naczelnym redaktorem żołnierza polskiego. I puścił pierwszy tekst docenta Koseckiego, który się tłumaczył, dlaczego tam ten tutaj członek tego właśnie stowarzyszenia był w takim. No ale to jest patriotyczne. Ale czy jest internacjonalistyczny? No jest internacjonalistyczny, bo przecież żołnierz polski ramię w ramię z żołnierzem. No to dobrze, możecie to puszczać. No jak się tylko, to jest tak zwana stopa w drzwiach, jak się tylko uchyliło, no przecież docent Kosecki jest utalentowanym człowiekiem. Jego teksty były bardzo wartościowe, dalej są bardzo wartościowe, w związku z czym były publikowane. No tyle, że wszystkie były cenzurowane, innych nie było, tylko cenzurowane. W związku z czym, no jak były cenzurowane, no to materiały się... No i teraz... Boże, agent... Robi się to przeciwstory, robi się to przeciwstory. Kontra. Tak, ktoś publikował, to znaczy, może byłeś agentem, bo ci pozwalali publikować. No tak, no tylko tyś nie publikował, to że jest, przeproszeniem, frajer, no. Masz niski poziom intelektualny, nie powiem, że dupa, tylko że po prostu niski poziom intelektualny. I dlatego cię nie publikowali. To, że była cenzura kiedyś, nie było takie strasznie tragiczne. Kiedyś robiłem konferencję na tematy BH Polskiej, które były wszystkie cenzurowane. Doprosiłem kiedyś docenta Koseckiego, przyszedł, zapomniałem tej książki przybyć. W każdym razie nikt się niczego nie czepiał. Tam nie było nic, co można byłoby przeciwustrojowo zinterpretować. Zresztą interpretacja tekstów tak samo, to jest całe story. Puszkin miał story, opowieść wolnomyśliciela, który walczy o coś tam jeszcze, który zresztą miał pretensje do Mickiewicza, że go obsmarował. No ale jak to? No to Rosji carskiej była bardzo ścisła cenzura. No i Puszkin miał takiego cenzora, nazywał się Buktyn, który bez przerwy się dopatrywał antycarskiej ataki. Ale car to był szkolny kolega Puszkina. Razem chodzili do szkoły. Puszkin był arystokratą bardzo wysokiego stopnia. W każdym razie poleciał Aleksandr Sergiejewicz do cara Aleksandra i mówi: Sasza, no daj spokój, no, bez przerwy mnie wstrzymuj. No i Sasza mówi: Bubkin, przestajesz cenzurować, ja sam będę cenzurował. No i w tej chwili właśnie wszyscy rosyjscy dysydenci powołują się na Puszkina. Niech ich jest sztandarową postacią, która walczyła, mimo że cenzurował sam car, to przemycał ten treści wolnomyślicielskie, to w związku z tym choćby sam Putin cenzurował, to i tak napiszemy, że będzie wolnomyślicielsko, czy tam przeciw temu gniotącemu ustroju. Taką właśnie story sobie wymyślają różni ludzie. I ta story jest bardzo chwytliwa. Jeżeli ktoś wzbudza podziw, no to inni chcą go naśladować. Jeżeli wzbudza współczucie, to chcą mu pomóc. Był taki tyran sam, który no, chciał objąć władzę, ale nie bardzo go tam popierano. W związku z tym sprowokował napad na siebie i przyszedł na zgromadzenie cały pokrwawiony. Napadli na mnie, chcą mnie zabić, bo ja tutaj chcę walczyć z Persami, a oni chcą mnie zabić. No to zgromadzenie przydzieliło mu straż osobistą, tak zwanych somatopilaków, czyli strażników ciała, straż osobistą. No to ten za pomocą tej straży osobistej steroryzował obywateli, został wyranym sam. Dlaczego? Bo miał odpowiednią stronę. Opowieść wzruszyła słuchaczy. Inny przykład z demokracji ateńskiej. Ateńczycy wygrali bitwę ze Spartanami, ale po burzy ich flota zatonęła. Po pogrzebie taka była rozpacz, że zwycięskich dowódców ukamienowano.
tak zginął syn Periklesa, Perikles młodszy. Chociaż był zwycięskim. Co się wtedy stało? No wszyscy ci strategowie zaczęli bardzo asekuranckie strategie stosować. Taktyki, wycofujemy się. Burza jest, to na ląd. Za dużo okrętów nieprzyjacielskich, to na ląd. Czekamy. No i Ateny zaczęły być w defensywie, w końcu niestety padły. Albo na szczęście, nie wiem. W każdym razie, proszę Państwa, story jest bardzo ważną tego częścią, jak oddziaływać na otoczenie. Przerwa.